pokazywała mi mama, okazuje się, że żeby dobrze wykręcać, łatwiej się wykręca, jeżeli się skręca ją prawą ręką do środka. Natomiast w drugą stronę nie ma takiej siły, nie zgniata się tak tych zwojów i tak dobrze nie wyciska z nich wody. Ale jak wiadomo, człowiek zawsze dąży do tego, żeby użyć sobie tej pracy. W związku z tym ten element, który no, był jednak dość ciężki i trudny do zrobienia, wymyślono do tego urządzenie specjalne. Nazywa się to wyżywaczka. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj korzystając z tego, że na polu jest mokro, to opowiem sobie o trochę mokrych rzeczach, mianowicie o sprawie prania. W tej chwili mamy pralki, które posiadają całą masę funkcji, a kiedyś pralką było to urządzenie. I to już była praktycznie cała pralka. Dochodziły do tego jeszcze ręce, które potrafiły wykręcać, wyżywać bieliznę. Jak się tym prało, tym pralką? Otóż bieliznę trzeba było rozłożyć mokrą na desce, czasem na głównym gładkim kamieniu, ale to rzadziej, ale na desce było lepiej. I w wodzie rzecznej, która to woda na ogół jest wodą tak zwaną miękką, po rozłożeniu mokrej bielizny na desce i uderzaniu regularnie i równo, to co robiliśmy. Przepychaliśmy tą miękką wodę między włóknami, między nitkami i włoskami włókien. Potem trzeba było wykręcić i wysuszyć. Po wysuszeniu elementy prane, pościel, była na ogół dość zmięta, dość pomarszczona i trzeba było ją troszkę wyprostować. Pierwszym takim prostowaniem to była maglownica. Maglownica miała dwa elementy. Jeden element to był wałek, a drugi element to była właściwa maglownica powodująca, że na tym wałku się bielizna prostowała. Trzeba było na tym wałku bieliznę nawinąć. Weźmy tak dla uproszczenia pokażmy. I urządzenie było o działaniu jednostronnym. Dlaczego jednostronne? Teraz pokażę. Otóż przejeżdżając tak, przyciskając mocno, ja nie mogę, bo mam podłoże szklane, powodowaliśmy, że te zmarszczki lub fałdy były prostowane. Jednostronne, bo nie dało się w dwie strony jeździć, dlatego że pewien tutaj by się odwijał. Odwijałaby się część tego materiału i nie byłaby maglowana. Ale jeszcze musimy powiedzieć o praniu, bo z biegiem czasu, nie wiem, czy gospodynie domowe były bardziej leniwe i nie chciało im się na czekę chodzić. Może coś innego spowodowało, że pranie się przeniosło do domu. I żeby teraz spowodować to przeciskanie się tej wody, to wymyślono tarę. Tu już mamy tarę, gdzie mamy element blaszany, pofałdowany. Opierany on był w bali, widać uchwyty, żeby za krawędź bali można było zaczepić. I na tym pocierając w tom i z powrotem
bieliznę, która wcześniej była namoczona w roztworze mydła, wypierało się. To jeszcze jest kawałek blachy zwykłej, znaczy zwykłej, no pofałdowanej, ale prostokątnej, zamocowany w ramkach drewnianych. Późniejszym pomysłem były już tary całkowicie metalowe, kształtowane specjalnie. Z tamtymi łączą dwie rzeczy. Jedna element tary, na której przecieramy bieliznę, i uchwyt do zawieszenia na walii. Walie początkowo drewniane, potem były też metalowe. Było to płaskodenne naczynie o wysokości około 20 cm i średnicy ponad 1,25 m. I po wypraniu tam trzeba było tą bieliznę wykręcić z wody. Początkowo robiono to ręcznie, ale z biegiem czasu wymyślono do tego urządzenie specjalne. Nazywa się to wyżywaczka. Składa się z dwóch wałków korby. No oczywiście ta już jest taka mocniej rozwinięta. Jest tutaj element sprężysty. Jest możliwość przykręcenia mocniej i słabiej. Jest tam element, który umożliwia przykręcenie do krawędzi bali. Przy baliach drewnianych dwie klepki wystawały w odpowiednim odstępie od siebie wyżej. Przykręcało się do tego wyżywaczkę. Przy baliach metalowych były specjalnie przyspawane korytka, w które wchodziły deski pionowo postawione, i te deski, do tych deseczek przykręcało się wyżywaczkę i się wykręcało. Ulżyło to mocno, poza tym szybciej bielizna schła, bo lepiej była wykręcona, lepiej wyciśnięta woda. Oczywiście nie obyło się bez tego, żeby cwaniaki nie wymyśliły sobie sposobu na inne wykorzystanie wyżywaczki. Mianowicie sprzedawano ją jako maszynkę do robienia pieniędzy. I ta specjalna maszyna drukuje nam pieniądze.